Rozpoczynamy konferencję prasową przed meczem Arki z Sandecją Nowy Sącz. Jest z nami trener Ryszard Tarasiewicz. Witam serdecznie. Witam. Panie trenerze, przed nami ostatni akcent sezonu zasadniczego. Wiemy, jaka stawka jest tego meczu dla żółto-niebieskich. Pytanie od dziennikarzy. Tomasz Grabek, fantastyczny scout. To mówiliśmy, firma współpracująca z Fantasy Ekstraklasą. Pierwsze pytanie. Chciałem zapytać o Pana przewidywania co do przebiegu najbliższego spotkania. Czy nastawiacie się na głębokie cofnięcie Sandecji i szukanie swoich szans w kontratakach przez drużynę trenera Dudka? Czy w Pana ocenie decydujące w tym spotkaniu może być wygranie walki w środek pola? Nie wiemy, jak może zagrać Sandecja. My jesteśmy przygotowani na to, żeby i grać w ataku pozycyjnym, i jak będą fazy, że trzeba będzie bronić, to będziemy bronić. Będą to krótsze lub dłuższe fazy. Jesteśmy przygotowani na te dwa warianty. Drugie pytanie. Karol Czubak i Olaf Kobacki są zagrożeni absencją w ewentualnych barażach w przypadku grania żółtą kartką w meczu z Sandecją. Czy ta sytuacja może mieć jakikolwiek wpływ na pańskie decyzje personalne przed tym meczem lub w jego trakcie, gdy sytuacja w tabeli w trakcie meczu układać się będzie nie po waszej myśli? No, absolutnie nie. Myśmy borykali się z takimi problemami w trakcie wcześniejszych meczy i tu zawodnicy, którzy będą grali, mają się skoncentrować na swojej grze w danym meczu, a co dalej będzie, to jest nieważne. Trzecie pytanie od pana Tomasza. Arka grała sporo spotkań w tej rundzie na dużej intensywności. Jak wyglądają zawodnicy pod względem fizycznym? Czy ewentualnie delikatne zmęczenie może mieć przełożenie na trochę słabszą skuteczność kluczowych do tej pory w tym względzie zawodników? Absolutnie nie. My mamy raporty po każdym meczu. Także pod tym względem wyglądamy bardzo dobrze. Zimowit Bójko, Sportowa Gdynia. Sandecja to po Miedzi Legnica najlepszy zespół wyjazdowy. Arka z kolei u siebie. Czy ma to dla pana przed tym meczem jakiekolwiek znaczenie, czy też jest to kolejny mecz, który trzeba po prostu wygrać? Trzeba zrobić wszystko, żeby dobrze się przygotować do tego meczu. Myśmy pracowali w tym tygodniu bardzo dobrze. Statystyki oczywiście nieraz się sprawdzają, nieraz się nie sprawdzają. Ja myślę, że tak jak w każdym meczu, czy u siebie, czy na wyjeździe, dużo zależy od postawy samych zawodników. My jesteśmy bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem do tego spotkania. Kolejne pytania. Jarosław Woliński, magazyn Pomorski. Witam panie trenerze. Przed nami ostatnia prosta. Arka cały czas walczy o bezpośredni awans, ale macie także zapewnione co najmniej trzecie miejsce, co stawia was z kolei w uprzywilejowanej sytuacji przed barażami. Czy to dla pana duży komfort, czy skupia się pan wyłącznie na Sandecji i na tym bezpośrednim awansie? Tak jak powiedzieliśmy przed pierwszym meczem z Widzewem, że będziemy wszystko robić, żeby wygrywać największą ilość spotkań. I jeżeli się uda, to żeby nie dopuścić do sytuacji, że będziemy musieli grać mecze barażowe. Uważam, że nie wszystko od nas zależy, ale przede wszystkim my musimy wykonać swoją pracę, czyli tak zagrać, żeby pokonać Sandecję. Kolejne pytanie. Czy w czasie meczu z Sandecją będziecie mieli stały podgląd na to, co się dzieje w Łodzi? I także Rafał Rusiecki, Dziennik Bałtycki, dopytuje, czy zespół będzie informowany o wyniku w Łodzi na bieżąco? Myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo uważam, że reakcja naszych licznych kibiców, którzy się stawią na te spotkanie przy naszym korzystnym wyniku, będzie odzwierciedlać to, co się dzieje na meczu Widzewa z Podbeskidziem. No właśnie, też pytanie jeszcze od pana Zimowita w tym kontekście właśnie kibiców. W niedzielę cały stadion będzie na żółto i będzie oczekiwał na awans. Czy kibice będą 12 zawodnikiem? Czy oczekiwania na awans spowodują jakieś zdenerwowanie wśród zawodników? Czy jednak to wsparcie z trybun i stawka meczu pozytywnie będą napędzać arkowców? Kibice nam do tej pory cały czas pomagali i nie uważam, żeby to nas paraliżowało, powiedziałbym, ta stawka meczu, bo jesteśmy pod względem i fizycznym, i psychicznym przygotowani na te spotkanie. Także będzie to tylko i wyłącznie dodatkowy atut dla mojego zespołu.